A może Shepard? Jest spoko ziomkiem. Chyba cię pojebało, Anderson. Znowu wybierasz jakiegoś pojebańca. Aby być menelem, trzeba w pełni opanować efekt kacu. To chyba ciebie pojebało, Udina? Shepard jest idealnym kandydatem. Akcja na Akukukuzie pokazała, co on potrafi. Jak coś spierdoli, to Rada będzie miała pretekst, aby coraz bardziej zabronić nam spożywać alkohol. Akurat Shepard jak przesadzi z piciem, to jego efekt kacu zacznie odpierdalać. Będzie dobrze, jak zaufamy Shepardowi, to możemy się pozytywnie zaskoczyć. Jesteś tego pewien? No jasne, zgłoś jego kandydację Radzie. Dobra, pierdol się, zorganizuję spotkanie z Radą Cytadeli. Ty też się pierdol, Udina, nie lubię z tobą współpracować. Zbliżamy się do nadajnika kacu. Rozpoczynam procedurę wejścia. Siema, komandorze. Jaki ładny niebieski księżyc. Debilu, to nie jest księżyca planeta Uran. Aha, sorki. Dzień dobry, komandorze. Dzień dobry, Presley. Siemka, oglądacie pornosy? Niestety nie teraz. A szkoda. Włączyć tryb do przekraczania przekaźników kacu. Wszystkie systemy działają bez problemu. Możemy skorzystać z przekaźnika. Witajcie, nazywam się Shepard. Dane o lokalizacji zostały przesłane do przekaźnika kacu. Wchodzimy za 5, 4, 3, 69. O kurwa, pomyliłem się. Teraz dobrze liczę. 2, 1, 0. Leci. No i ten skubaniec poleciał. Ale zajebisty statek. A teraz przepraszam, muszę dopić swoje piwo. Ja też chcę się napić, Joker. Dasz mi któreś ze swoich piw. Shepard, przestań kraść moje piwa. Przez ciebie będę musiał częściej wracać na ziemię i je kupować przez jebany nakaz Rady Cytadeli o ograniczaniu alkoholu przez ludzi. A te piwa, które teraz mamy, muszą mi starczyć na pewien czas. Ale proszę cię, Joker, moje już się skończyły, bo kurwa wszystko wychlałeś. Twoje zapasy powinny starczyć na tydzień. A w jeden dzień wszystko wychlałeś, no sorry, potrafię szybko wszystko wypić. Ja też chcę twoje piwa, Joker. Ty też, kajdan, ty zdrajco, myślałem, że jesteś po mojej stronie. Nie jestem po stronie tych, co się nie dzielą. Jakie kurwa dzielenie, to są moje piwa, nie wasze. Gdyby była impreza, to bym chętnie się z wami podzielił, ale przez pewien czas muszę oszczędzać swoje piwa, bo jak mi się skończą, to nie będę mógł kupować nowego alkoholu przez ten jebany zakaz rady. No dobra, nie kłóćmy się, potrafię dużo wychlać, ale potrafię też wytrzymać jakiś czas bez wódki. Nie miejmy takiego bólu dupy. No właśnie, Joker, wyluzuj. Dobra, może zbytnio się uniosłem, sorki. No i zajebiocha. Nazywam się Shepard, tylko Shepard, główny bohater tej pojebanej historii. Mam nadzieję, że będziecie mogli oglądać moje przygody i mój niedorobiony ryj. Mam pewien problem, jestem alkoholikiem, ale żebyście mnie źle nie zrozumieli, miałem normalne dzieciństwo, moi starzy byli normalni i nie było u mnie żadnej przemocy domowej. Lekarze wykryli u mnie rzadki i zaawansowany syndrom, który polega na tym, że mi odpierdala od zbyt dużego wypicia. Biorąc pod uwagę, w jakim świecie żyję, to tak samo jest z moim efektem kacu. Przez moje życie sporo się wydarzyło. Brałem udział w wielu imprezach, co kiepsko się skończyły. Zamykano mnie w 10 szpitalach psychiatrycznych, a nawet kiedyś byłem prywatną prostytutką pewnego starego człowieka. Nie pytajcie mnie, jak do tego doszło, bo ja sam nie wiem.
W pewnym momencie wstąpiłem do Armii Przymierza i zostałem żołnierzem, który korzysta z efektu kacu. Stacjonowałem w wielu jednostkach, jednak prędzej czy później zostałem wyrzucany z niej, bo przez mój syndrom coś odpierdalałem. Ostatecznie zostałem przydzielony do załogi statku Normandia. Lecimy właśnie na jakąś misję, ale teraz nie wiem dokładnie na jaką, bo niedawno dołączyłem do tej załogi. No to idziemy dalej z historią. Joker. Raport, bo wpierdol. Jesteśmy na drodze w kierunku Menel Prime. Wszystkie systemy Normandii działają bez zarzutów. Do tego magazyn wódki i piwa dla żołnierzy używający efekt kacu jest pełny. Zajebiście. Przesyłajcie cogodzinny raport do dowództwa przymierza w Warszawie, stolicy Ziemi. Dodatkowo wyślij komandora Sheparda do pomieszczenia komunikacyjnego. Ja i Nilus musimy z nim omówić pewną ważną sprawę. Słyszałeś to, komandorze? Nie wygląda to dobrze. Lepiej tam pójdę. Zawsze mówię tak, jak chcę iść do monopolowego. Ciekawe dlaczego. Wow, ta Normandia robi wrażenie. A co to? Encyklopedia pijanej społeczności? Potem ją poczytam, teraz pogadam z nawigatorem Presley. Witam, komandorze, na Normandii SS Kac 1. Jak ci się tu podoba? A dobrze, Presley. Jestem tu pierwszy dzień, a na razie nie usłyszałem tekstu typu: Shepard, ty jebana pało, znowu coś zjebałeś. Hehehe, spoko, dla nowych staramy się być mili. Mam nadzieję, że będziesz dobrze się czuł podczas służby na Normandii. Tak z ciekawości, wszystko w porządku, Presley? Tak szczerze to średnio. Nie rozumiem, dlaczego z nami leci Nilus, który nie dość, że jest Menelem, to na dodatek turiańskim. Myślałem, że nasza obecna misja to testy systemów maskujących kacu, więc skoro Menel z nami leci, to zdecydowanie chodzi o coś więcej niż próbne testy. Menel? Co to znaczy? Agenci Menel to w skrócie militarno-elitarni najebani ekstra ludziska. To specjalna formacja utworzona przez Radę Cytadeli, która robi porządek tam, gdzie jest rozpierdol. Nie odpowiadają przed nikim, więc nikt oprócz Rady nie może ich powstrzymać. Są bardzo potężni w używaniu efektu kacu. Wśród ich szeregów są najlepsi z najlepszych pijaków, którzy w pełni opanowali swój efekt kacu. Jakoś nie jesteście zadowoleni z obecności Nilusa. Jest Turianinem. Przez to, że była wojna pierwszego kacu z Turianami, nasze rasy nie darzą się zbytnią sympatią. A czym była ta wojna pierwszego kacu? Ja pierdolę, Shepard, wychowałeś się w piwnicy czy co? Każdy człowiek powinien znać tą historię. No sorki, dużą część swojego życia spędziłem w szpitalu psychiatrycznym dla pijaków, gdy byłem w gimnazjum. Więc moja edukacja historyczna jest niekompletna. Mówi się trudno, opowiem ci wszystko. Ponad 300 lat temu, jak ludzie odkryli technologię Polaków i zaczęli poznawać właściwości efektu kacu, postanowili wyruszyć na podbój galaktyki i robić pijane party. Pierwszą pozaziemską rasą, którą ludzkość nawiązała kontakt, to właśnie byli Turianie. Niestety ludzie byli nieufni do nich i przez to wybuchła wojna pierwszego kacu. Kiedy konflikt zaczął się rozwijać, to wkroczyła Rada Cytadeli i nakazała zakończenie działań wojennych. W obawie o to, że ludzie nie panują nad swoim efektem kacu, Rada nałożyła na naszą rasę nakaz o ograniczaniu alkoholu poza ziemią. Choć minęło 300 lat, dalej nasze obie rasy pamiętają ten konflikt. To było dawno temu, nie możemy obwiniać Nilusa za tamte wydarzenia. Pewnie masz rację, ale widać, że Nilus coś przed nami ukrywa. Nie wiem, o co chodzi, ale wiem, że niedługo coś dużego się wydarzy. Co wiecie o systemach maskujących? Kacu. To najnowsze urządzenia oparte na technologii Polaków. Polegają na ukrywaniu pola efektu kacu statku. Normandia jest pierwszym statkiem, który tą technologię posiada. Obecnie ta technologia jest podczas testów, ale jak testy się zakończą, to takie same systemy będą używane na innych statkach. Może uda mi się wyciągnąć z niego jakieś informacje. Zajebiście. Nilus coś przed nami ukrywa, pani doktor Chakwas. I do tego kapitan Anderson na to pozwala. Ale to wariactwo. Tutaj rządzi kapitan, nie przyjąłby rozkazów jakiegoś... Menela. Tego nie możemy być pewni. Coś nie tak jest z tą misją. Nie zdziwiłbym się, gdyby jakaś afera polityczna z tego wyszła. Oglądasz za dużo teorii spiskowych, Jenkins. Jo, komandorze. Zapewne na Menel Prime będzie jakaś akcja. Wiem o tym. Może razem postrzelamy po pijaku? Chyba cię pojebało. Kiedy ostatnio strzelałeś po pijaku, to przez 4 miesiące miałeś zakaz picia alkoholu za rozjebanie baru nad Cytadeli. Używanie efektu kacu bywa zajebiście przyjemne, ale też kurewsko niebezpieczne. Czasem trzeba się ograniczać. Wiem to z własnego doświadczenia. Masz rację, Shepard. Tylko czasem nie mogę się powstrzymać od jego używania. Teraz nie mogę powstrzymać swojej ekscytacji. Nie dość, że mamy misję na mojej rodzinnej planecie, to na dodatek leci z nami Menel.
Nie mogę doczekać się tej misji. Nie martw się, Jenkins, jak ograniczysz picie, to nic nie odpierdolisz, a nawet jak coś odpierdolisz, to będę cię wspierał. Dzięki, Shepard. Mogę na ciebie liczyć. Co możecie mi powiedzieć o tym Nilusie? Jest jednym z najlepszych meneli Rady Cytadeli. Wysyłają go na najtrudniejsze misje. Zazwyczaj rozwiązuje problemy za pomocą siły swojego potężnego efektu kacu, karabina i kopniaka z półobrotu. Można powiedzieć, że jest takim turiańskim Chuckiem Norrisem. Niestety z charakteru jest trudny, pije tylko z tymi, z którymi on uzna, że mu dorównują w efekcie kacu. Biorąc pod uwagę jego duże umiejętności, to jest naprawdę niewielu, z którymi on chętnie pije. Słyszałem, że sam rozwalił w pizdu batariańskich gejowych terrorystów. Pochodzisz z Menel Prime, prawda, Jenkins? Jak tam jest? Bardzo spokojnie, komandorze. Miasta są tak zaprojektowane, by nie emitować zbyt wielu dźwięków i nie skazić środowiska. Kacym. Gdy tam mieszkałem, to piłem razem z moją rodziną i patrzyliśmy w gwiazdy po pijaku. Gdy mój tata totalnie się najebał, to mówił, że zna wszystkie konstelacje i będzie drugim Mikołajem Kopernikiem. Często robiliśmy tam super imprezy i zapraszaliśmy swoich znajomych. Zajebiste miejsce na moje kolejne party. Jak misja się skończy, to chętnie zaproszę cię na jedną z naszych imprez. Wielkie dzięki, Jenkins. Spoko. Uważaj na siebie, Jenkins, i na swój kac. Teraz muszę iść do kapitana i Nilusa. Do zobaczenia, komandorze. Jest ten Nilus. Pogadam se z nim. Ach, komandor Shepard, dość długo na ciebie czekałem. Gdzie jest kapitan Anderson? Przed chwilą nagle zachciało mu się stracić i poszedł do kibla. Niedługo wróci. Porozmawiamy. Niby o czym? O tobie. Czytałem twoje akta. Jesteś dość problematycznym człowiekiem, co jest uzależniony od alkoholu, zostałeś oskarżony o wiele przewinień. Między innymi, zniszczenie baru wódki Rady Cytadeli po pijaku, zbudowanie Gwiazdy Śmierci po pijaku, dokonanie erotycznego ataku terrorystycznego na fanatyków Justina Biebera po pijaku i zjedzenie drugiego śniadania po pijaku. Przez te czyny sąd skazał cię na zamknięcie w izolatce bez wódki przez 2 minuty. Uważam, że sąd potraktował cię zbyt łagodnie. Według mnie zamiast 2 powinieneś dostać 3 minuty bez wódki. Ty jebany sadysto. No sorry, już taki jestem. Twierdzę, że ty i inni ludzie zbyt samolubnie korzystacie z efektu kacu. Przez to zbytnio robicie niepotrzebny rozpierdol. Dlatego Rada Cytadeli nałożyła na was zakaz picia alkoholu poza ziemią. Musicie zrozumieć, że efekt kacu bez kontroli jest bardzo niebezpieczny. Czy ludzkość zdaje sobie z tego sprawę? Spokój. Nawet na chwilę nie mogę się spokojnie wysrać. Koniec pierdolenia. Przejdźmy do głównego tematu. O co tu chodzi, kapitanie? Już tłumaczę, cała misja jest ściśle tajna, bo mamy za zadanie zabrać z Menel Prime pewien nadajnik polski. Jak to polski? Polacy wyginęli miliardy lat temu. Ale ich technologia przetrwała. Cytadela, przekaźniki kacu, technologia efektu kacu. To wszystko stworzyli Polacy, co byli arcymistrzami w piciu. Podobne odkrycie dokonano na Słońcu. Wtedy ludzie poznali istnienie tak potężnej mocy, jakim jest efekt kacu. Aby lepiej zbadać ten nadajnik, postanowiono, że zostanie przetransportowany do Cytadeli. Dlatego leci z nami Menel, by razem z nami go zabezpieczyć. Kto wie, jakie informacje może zawierać taki nadajnik. Może zawierać przepis na kolejne dobre piwo lub inny schemat dotyczący alkoholizmu. Cokolwiek tam się znajduje, nie może wpaść w niepowołane ręce. Na przykład kogo? Różnych zjebów. Niestety Menel Prime znajduje się niedaleko granicy z systemami Terminusa, znanych jako systemy dla zjebów. To jeden z najniebezpieczniejszych i najbardziej pojebanych układów w galaktyce. Mogą znienacka zaatakować szaleni połykacze narkotyków, łowcy teściowych, batariańskie biedronki, fanatycy Justina Biebera, gejowi terroryści, islamscy dzieci Neo i inne dziwadła. Dlatego cała misja jest ściśle tajna, by uniknąć przecieków i zmniejszyć ryzyko, że ktoś z systemów dla zjebów może nas zaatakować. Jest jeszcze inny powód, dlaczego tu jestem. Nilus, chce cię zobaczyć, jak używasz swój efekt kacu. Dlaczego? Bo zostałeś wybrany na Menela. Przymierze poprosiło Radę, aby zaakceptowała twoją kandydację na Menela. Dlaczego akurat ja?
bo stwierdzono, że choć dużo odpierdalasz, możesz nadawać się na Menela. Czytałem raport o akcji na Akukukuzie. Muszę przyznać, że zyskałeś mój szacunek, Shepard. Twój oddział podczas misji na Akukukuzie natknął się na miażdży gębę, potężnego stwora, co poluje na alkoholików i ich pożera. Pomimo, że cały twój oddział został przez nią zniszczony, to ty dalej walczyłeś i ostatkiem sił udało ci się ją zajebać. To niebywałe osiągnięcie. Tylko ci, co mają potężny efekt katsu, mogą w pojedynkę pokonać takiego wielkiego stwora. Po przeczytaniu tego raportu osobiście poparłem twoją kandydację. Jeśli Rada zrekrutuje cię do formacji Menel, to zyska kolejnego hardkorowego pijaka. Nilus będzie ci towarzyszył przy kilku najbliższych misjach. W zależności od ich przebiegu zadecyduje, czy nadajesz się na Menela. Jak ci się uda, to zostaniesz pierwszym ludzkim Menelem. To wraz z tą misją zabezpieczenia polskiego nadajnika sprawi, że ludzkość poprawi stosunki z Radą Cytadeli, a nawet może stać się, że ona zdejmie ludziom nakaz o ograniczaniu alkoholu. Teraz mniej więcej rozumiem. Zaraz. Przypadkowo nie jestem wykorzystywany w tej całej pierdolonej polityce? Niestety tak, Shepard. Wybacz, że robimy ci coś takiego bez twojej wiedzy, a jebie to, może nie lubię polityki, ale jeśli przez mój udział sprawię, że ludziom będzie lepiej, to godzę się na wszystko, nawet na udział w tej całej polityce. I to rozumiem. Wiedziałem, że wybór ciebie był dobrym pomysłem. Zajebiście, kapitanie, jestem na rozkazy. Powinniśmy zbliżać się do... Kapitanie, mamy problem. Co jest, Joker? Przekaz... Menel Prime. Proszę spojrzeć. Wrzuć to na duży ekran. Ale rozpierdol. Nie nagrywaj mnie, zawstydzasz mnie. Ale ta laska zrymowała. Atakują nas! Mamy poważne straty! W tym straty wódki. Powtarzam, mamy poważne straty! Wódki. W wielu miejscach! Musimy się ewakuować! Przeciwnik pojawił się znikąd! Potrzebujemy... Po tym następuje zupełna cisza. Zero komunikacji. Nic. Przewiń do 38,5 i zatrzymaj. Co to kurwa jest? Skąd mam to kurwa wiedzieć? Wygląda na to, że misja się skomplikowała. Cokolwiek zaatakowało Menel Prime, to zdecydowanie nie są fanatycy Justina Biebera i piraci dzieci Neo. Spotkamy się w hangarze. Musimy się przygotować. Shepard, powiedz Kaidenowi i Jenkinsowi, aby poszli do hangaru. Zastanawia mnie jedno. Dlaczego to coś wygląda jak moja stara? Later. Włączam systemy maskowania katsu. Kimkolwiek jest przeciwnik, to nie może dostać nadajnika. Waszym zadaniem jest go zabezpieczyć przed nim. Nilus, zrobimy razem party? Pracuję sam! Poza tym spożyłem już swoje piwo o smaku czekolady. Ja też chcę takie piwo. Nilus odwróci uwagę wroga, podczas gdy wy będziecie próbowali zabezpieczyć nadajnik. Na czas misji zezwalamy wam na picie alkoholu, aby użyć efekt katsu. Wielkie dzięki, kapitanie. Zrobimy zajebisty rozpierdol po pijaku. Powodzenia, Shepard. Jakby coś poszło nie tak, to uciekajcie, gdzie pieprz rośnie. Kapitanie, na Menel Prime nie rośnie pieprz. No właśnie, hehe. Wysadzę was tutaj. Powodzenia i nie martwcie się. Jak umrzecie, to zaopiekuję się waszym piwem i wódką. Idź się jebać, Joker. A few moments later. Co to do cholery jest? Pipusie, katusie. Są niegroźne, chyba. Zapytajmy ich o drogę. Niestety nie umiem używać mapy. Hej ty, wiesz, gdzie znajduje się starożytny nadajnik po pradawnej rasie? Kurwa, chyba nas nie rozumie. Later. Pamiętajcie, przedawkowany efekt katsu może rozerwać was na miliony atomów. Spożywajcie go rozsądnie. Rozkaz, rozkaz. Co to kurwa jest? Jenkins, nie. Zapłacicie za to, jebane blaszaki. Sprawdźmy, co z Jenkinsem. Jenkins, żyjesz? No ruszaj się, nie udawaj, że jesteś martwy. Komandorze, on naprawdę nie żyje. Szkoda, już zaczynałem go lubić.
Jenkins is dead, te blaszaki jego killin. Pochowamy go wraz z jego ulubionym piwem, teraz skupmy się na zadaniu i pomścimy go, dobra. W mordę, już zaczyna mi odpierdalać przez używanie efektu kacu. A chuj, idę dalej. Saren? Nilus. Poruchamy się, mój gorący kutas stanął na twój widok, mój ukochany. Chętnie, ale nie mam na to czasu. Co ty kurwa tu robisz? Dowiedziałem się o nadajniku, więc przybyłem pomóc. Spoko. Coraz więcej rzeczy się pierdoli, kto wie co jeszcze te gety odpierdolą. Och kochany Nilusie, niedługo ja więcej rzeczy odpierdolę. Headshot! A teraz pora na gwałt pośmiertny.